Can we go thrift shopping? Is that your grandma's coat? Witam wszystkich z tej strony, Tula. Witam Was w serii The Sims 3 razem z Majką i całą rodziną, ale dziś, kochani, zaczynamy tutaj, ponieważ to właśnie tutaj Miłosz i Debbie zamieszkali razem w tym właśnie oto skromnym, uroczym domku. Ten domek jest Debbie tak naprawdę, ona go dostała od rodziców i Miłosz, przepraszam, po prostu zamieszkał razem z nią. Zobaczcie, domek jest bardzo skromny. No oni będą musieli sobie go tutaj urządzić, ale myślę, że już mają przynajmniej dom na starcie, więc jak najbardziej. I oni bardzo chcą już się pobrać i Miłosz musi oświadczyć się przede wszystkim Debbie i chcą wziąć ślub, ale taki tylko we dwoje. Nie chcą całej rodziny, nie chcą imprezy. O, jakbym słyszała Mikołaja gdzieś. Także myślę, że właśnie wybierzemy się w to miejsce. Zaraz wam pokażę. Okej, okay, i jesteśmy. I tutaj właśnie Miłosz i Debbie wezmą sobie ślub. Sami mam nadzieję, że mi się to uda. Ale na dobry początek, Miłosz, powinieneś przede wszystkim oświadczyć się tutaj Debbie. Więc spróbujemy. Myślę, że fajnie, romantycznie, choć widzę, że jeszcze nie wszystko mi się tutaj wczytało, no ale to nic. Pogłaszcz po policzku. Oni są sami, nie chcą mieć, słuchajcie, wielkiej imprezy. Po prostu. Myślę, że też całkiem fajna sprawa. Szepczy do ucha. Myślę, że damy kwiaty. Romantyczna czerwień. I zaproponuj małżeństwo. Zobaczymy, czy Debbie się zgodzi. Bo wcale niekoniecznie. No. Miłosz! Upuścił pierścionek! I co? I co? Tak! Chyba się cieszę, co? O Jezus, jak błyszczy, zobaczcie! Z daleka widać, myślę! Tak! Się rzuciła w ramiona! Ojej, uroczo! O, pocałunek z przechyłem! Są zaręczeni, mogą wziąć ślub, urządzając przyjęcie weselne, albo, jeśli wolą, coś skromniejszego, ślub prywatny. I właśnie weźmiemy ślub prywatny, tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić, bo nigdy takiego ślubu nie brałam. W ogóle zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Tak romantycznie i klimatycznie. I tutaj właśnie jest miejsce, w którym chciałabym, by wzięli ślub. Więc podejdź tutaj i ty również podejdź tutaj. Dobrze, mogą wziąć ślub, super. Strasznie się cieszę. Włączymy sobie muzyczkę. Czekajcie, chciałabym jakąś taką, wiecie, ładną. Przełącz na... Może klasyczną, tylko... Nie wiem, czy ta muzyka będzie, bo wiecie, jak to jest. Tak. Miłosz, przebierzemy ich, bo przygotowałam im takie stroje. No nie jakieś, wiecie, nie wiadomo jakie, bo tutaj sami biorą ślub, ale no mimo wszystko chciałabym, by fajnie wyglądali. Debbie, ty również. Zmień strój. Okej. Okay. Dobra. I teraz weź ślub. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle, słuchajcie, przestawiło mi się tu sterowanie. Muszę tymi strzałkami. Nie mogę tego w ogóle naprawić. Czemu to jest tak? Czekajcie. Ja bym chciałem jakieś ładne zdjątko zrobić. W tę stronę? No, Debbie w tych okularach, to tak wiecie. No ale... Okej. Okay. Aha, dobra. To jednak będzie tutaj, super. Okej,
Tylko wiecie co, ja im tylko zrobię ładne zdjątko. Czekajcie. Dobra. Ojej. O. Już? Już po? Tak szybko? Super. Miłosz właśnie wymienił się obrączkami z Simem o imieniu Debbie. Nigdy nie zapomni dnia, gdy postanowił spędzić resztę życia ze swoją sympatią. No i super. To jeszcze... pocałuj... O, jak skoczył i wrobiona w ogóle. Super Miłosz, mega. Boże święty. Co? Marcel Serduch osiągnął maksymalną liczbę wspomnień. Aha, dobra. Już? To co, wracamy do domu? Chociaż może jeszcze zatańczymy, słuchajcie. Moglibyście tu zatańczyć jakoś? Chyba, że tak, czekajcie. Jest, zatańcz razem. Wolny taniec, niech jeszcze sobie zatańczą, co? To jest na kolumnach tutaj, żeby nie było, tylko tak to wygląda dziwnie. No? Wszędzie wieczór kawalerski. Nie ma wieczoru kawalerskiego, przykro mi. No, tańczycie czy nie? No. O. Chyba trochę nie tak. Widzę, tutaj Debbie prowadzi. No ale... uroczo, co? Miłosz, to ty powinieneś ją obracać. Czemu to tak wyszło, słuchajcie? Dobra, to jeszcze pocałunek z przechyłem i wracamy do domu na noc poślubną. Myślę, że fajnie, że mają razem domek. No przecież ty już się wprowadziłeś do niej, co ty? A chcecie się obściskiwać? No to dobra, to jeszcze nie nieprzyjazne, romantyczne. Obściskuj się. Pięknie. Myślę, że fajnie, taki wiecie, kameralny ślub, tylko we dwoje. Zresztą Miłosz taki był, oni w czwórce z Amandą zakochali się od pierwszego. Wierzają, że jako nastolatkowie się, wiecie, zaręczyli. Także super. Dobra, lecimy do domu, moi drodzy. Myślę, że fajnie, że w ogóle patrzcie, jak tutaj ładnie, co? Patrzcie, fajnie. Podoba mi się. Dobra, lecimy do domu, kochani. Okej, okay. No i co? Myślę, że wiecie. Noc poślubna, jak najbardziej wskazana. Nie postaraj się o dziecko, ale... czemu nie mam Barabara? A jest Barabara. No? Domek sobie urządzę. Zresztą wiecie co, ja im tutaj nie urządzałam, dlatego że już od przyszłego odcinka zaczynamy grać Meliską. Ja oczywiście wszystkich tutaj przenoszę do miasta, w którym będzie mieszkała Melisa, bo chcę, byśmy ich czasem odwiedzali, wiecie, by była cała rodzina, więc oczywiście będzie Mikołaj... z Krystyną i z dzieckiem, jeszcze nie wiem co urodziła, bo jeszcze nie urodziła nam. Oczywiście będzie Majka z Marcelem i Martą, którą dzisiaj adoptujemy. Będzie Miłosz z Debbie jak najbardziej, więc po prostu chcę, by wszyscy byli, tylko każdy oczywiście będzie w swoim domu. Także ja tutaj już nawet tego nie urządzałam, tego domu nie wiadomo jak, bo... no bo bez sensu, bo i tak wszystkich będę przenosić, wiecie. No już jest, zobacz. Kurde, powiem wam, że mi się to przestawiło i nie mogę, wiecie, tu myszką obracać na boki, wiecie... Debbie... czemu ty śpisz? I nie mogę tego przestawić, słuchajcie, wszędzie w opcjach szukałam i ja nie wiem, co ja porobiłam, że nie mogę tego przestawić. No. Właśnie, ty tu miałeś Barabara. Aha.
No, pięknie. Chciałam, żeby się jakoś tak przytulili, ale chyba... O, przytulaj się jeszcze. I dobrze, kochani, myślę, że już możemy teraz wrócić do Majki, Marcela, Meliski, a tutaj zostawiamy naszą młodą parę, niech cieszą się swoim nowym, dorosłym życiem. No i dobrze, kochani, jesteśmy już u Majki i Melisy i Marcela tak naprawdę, bo trójka została. Maja właśnie zrobiła, zobaczcie, śniadanko, zrobiła naleśniki francuskie, zobaczcie, jakie piękne. Tutaj jest dużo ładniejsze jedzenie, tak naprawdę. Chodź, Marcel, bo ty idziesz zaraz do pracy. Weź sobie też talerz, mój drogi. No nie, Melisa ma jakąś pracę. Właśnie tam, nie wiem, czy widzieliście przed chwilą, Miłosz pracuje jako pisarz, także super, tak jak chciałam. A ty, moja droga, nie. Ty tutaj porzucisz tę pracę. Absolutnie, porzuć pracę. Nie. Maja, wiesz co, chodź, posprzątaj. Może zrób pranie, bo już tutaj w tych naszych koszach to po prostu się nie mieści. Adoptujemy oczywiście Martę. I słuchajcie, postanowiłam, że w czwórce generalnie adoptowaliśmy takie dziecko w wieku szkolnym. A tutaj stwierdziłam, że weźmiemy Martę, takiego niemowlaczka, malutką. I tutaj zobaczcie, w Miłosze pokoju zrobiłam jej taki pokoik malutki, spójrzcie. Myślę, że jest uroczy, ale ma tylko w sumie łóżeczko i przewijak. Tutaj reszta pokoju została tak jak była, ale generalnie słuchajcie, patrzcie, adoptowali pieska sobie, a nie kotka, przepraszam, kotka, kociak. No i super, a wygląda trochę jak piesek, fajnie, widzicie? Super, no ty zaraz do pracy, mój drogi. Ty, moja droga, nie idziesz do pracy, tylko porzuć tę pracę, naprawdę. I możesz sobie zjeść. Tak czy siak, z Meliską pójdziemy na studia, to już w kolejnym odcinku, tutaj jeszcze ten test zrobimy. Myślę, że dwa odcinki maksymalnie tam pogramy, resztę to już sobie zrobię sama, słuchajcie. A przeniesiemy wszystkich do Nowego Miasta, tak chcę porzucić. I tam też przeniosę Majkę, Marcela, dziadków, Miłosza, Mikołaja, wszystkich poprzenoszę tam do osobnych domów, tak byśmy, wiecie, mieli z nimi kontakt, byśmy mogli ich sobie czasami odwiedzić. Także wszystkich przeniosę, nic się nie martwcie, wszystko ogarnę. Także tak to będzie wyglądało, ale oczywiście będziemy grać Melisą. A tutaj weźmiemy sobie Martę właśnie malutką, będziemy też zaglądać do niej, jak rośnie, jak się rozwija. Także myślę, że będzie fajnie. I co do Meliski, słuchajcie, chcę, by zaczęła od zera, więc nie będzie miała ze sobą. Oczywiście kupię tam jakiś domek czy mieszkanie, jeszcze zobaczymy. Ale generalnie nie chcę, by miała jakieś pieniądze. Chcę, by zaczęła praktycznie od zera, by na wszystko sobie sama zarobiła, wszystko sama kupiła. Każdy mebel, każde wszystko, by było trudniej i myślę, że ciekawiej tak naprawdę. Także tak, kochani, zrobimy. Wyrzuć to. Czy ty, Marcel, już poszedłeś? Poszedłeś, dobrze. Ty teraz jesz. Nie marudź tam. A właściwie, właśnie, tak mi się wydawało, że mamy rachunki. Weź jeszcze pocztę i myślę, że... Zadzwonimy tutaj, by adoptować właśnie Martę. To chyba tutaj się robiło. Nie tam. Na telefonie, co nie? Usługi to były? Powiem wam, że nie pamiętam. Zadzwoń po usługi? Nie jestem pewna, no ale zobaczymy. Chyba tak. Dobra. Wiesz co, moja droga, a ty mogłabyś sobie zrobić ten test. Nie daj prezent, czekajcie. Odbierz gratis i wezwij maskotkę. Podaj mi test. Podaj mi. Zobaczymy. Wątpię. O, to jeszcze od tego. Ale przecież on ma dziewczynę zresztą już. O, od Debi Miłosza list. Czekajcie. O, jest ośrodek adopcyjny. Dobrze. No proszę. Wiecie co, wątpię, żeby Meliska jakieś tam stypendium dostała, no ale zobaczymy. Pokaż.
Wiesz co, chodź jeszcze sobie skorzystaj może. Jak tam koty właśnie? Macie mało kontaktów. Gdzie ty jesteś? Stójcie. Przyjazne. Pobawcie się trochę razem, bo w sumie obydwoje macie małe kontakty. Bardzo małe. Ty to zostaw. Jak tam nasz Moon? Oj, ty pęcherz. I ćwiczenia. Ale jeszcze śpi, okej. Łukasz? Dobra. Meliska, jak tam ci idzie? Piszę, zobaczymy. 1300 z 2400. Gratulujemy wyniku na teście umiejętności Uniwersytetu Simowego. Możesz łatwo zapisać się na studia, używając telefonu. Sztuki piękne. Wybitna nagroda sztuk pięknych. Na sztuki piękne. A ja ją chciałam posłać, wiecie co, na komunikację tak naprawdę. Umiejętności pisanie, fotografowanie, cechy. Geniusz, charyzmatyczny, otwarty, wygadany, flirciarz, dusza towarzystwa. Chcę się, patrzcie, ma 400 na 400. A czy ja bym mogła... Tak, zapiszemy ją na studia, tylko czy ja bym mogła na przykład jeszcze raz? Bym mogła jeszcze raz, wiecie co? Bo ja ją chcę zapisać na komunikację, dlatego że... Meniska podejmie karierę wróżbitki. Tak, nigdy tej kariery nie robiłam i myślę, że do czarownicy ta kariera najbardziej będzie pasować, więc wiesz co, moja droga, poćwicz trochę pisanie. Może jeszcze raz spróbujemy. No i czekamy oczywiście na Martusię malutką. Nie, nie graj w kosza, chodź, bo myślę, że tutaj przyjdzie zaraz ta opiekunka jakaś z domu dziecka czy coś. Bawicie się? Okej, okay, super. Ty wstałeś? Nie, jeszcze nie. No i właśnie wyczytałam, bo sprawdzałam specjalnie, że jeśli chcę jakieś tam bonusy do tej kariery wróżbity, to właśnie komunikacja, jeśli chodzi o studia, więc tam poślę Melisę. Będzie wróżbitką w tym takim wozie cygańskim. Powiem wam, że strasznie mi się to podoba i nigdy tej kariery nie robiłam, nigdy jej nie ukończyłam. I myślę, że będzie ciekawie, bo przeglądałam wszystkie, słuchajcie, te kariery i ta najbardziej do czarownicy mi pasuje, więc tak zrobimy. Myślę, że będzie fajnie. Alchemik. Nie, nie, będziesz wróżbitką, będziesz wróżyć ludziom. Dobra, niemowlę, ale kobieta. I imię oczywiście Marta. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać. Aha, bierzesz wolne, dobra. Tutaj jest! Gdzie ty jesteś, kochana? O nie, już oczywiście jakiś błąd. Zaraz tam wejdę oczywiście do niej. Pewno ma rękawiczki, prawda? Jaki koszyczek uroczy, zobaczcie! Ojejku! Wyściskać, no wyściskamy ją. Jakie ty masz czarne włoski! A Marta też miała czarne włoski. No ale chyba ma te skarpetki. Wiecie co? Ja wejdę z nią do kasa i zobaczymy, jak to wygląda. No i dobrze, kochani, jestem. Wiecie co? Tak, zdjęłam jej te wstrętne buty. Dałam jej te włoski. One niby są czarne, choć tego tutaj nie widać, bo to jest taki mod. Tamte miała takie, wiecie, takich dość dużo, a takie noworodki nie mają aż tyle włosów, więc dałam jej te włoski. Myślę, że fajnie wygląda. I ty chciałaś, moja droga, wyściskać. To wyściskaj. Tu jeszcze jest jakiś ten błąd, ale to nic. Poczekajcie. Bo bym wam pokazała, jak ona z bliska wygląda, ale chyba wam tak nie pokażę. Tu ma jeszcze zamknięte oczka. Czekajcie. Czekajcie. O, zobaczcie, jaka jest śliczna Martusia. Malutka. O właśnie, teraz co będzie widać? Płaczesz, tak? Zobaczcie. Czekajcie. Jaka śliczna ty jesteś. Fajnie, co tobie się dzieje? Pokaż, głodna jesteś. To proszę cię bardzo. Daj butelkę. Malutka. Nakarm ją. I
myślę, że odłożymy ją tutaj do jej pokoju, na górę. Do łóżeczka. Ojejku, ona jeszcze płacze. Co się dzieje, myszko? Nosi mnie. Ciekawe, co na mnie się... Nie, 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 moja droga, chodź! Ty jeszcze tutaj pisz! Pisz, pisz! Ojku, jeszcze to odklikałam. Ja jej tutaj poprawię te umiejętności, tak by ona dostała to stypendium, bo tak jak mówię, to co się uda zrobić na studiach, to będzie tylko jej. Nic poza tym. Tak zrobimy. O, wrócił Marcel, właśnie, Marcel! Macie nową córcię! Wiedziałam, że tak, o. No strasznie się tu steruje, nie wiem co ja poprzestawiałam. Ale, no patrzcie, jaka śliczna, o, piękna, zrobię jej zdjątko ładne. Piękna jesteś. Chodź, Marcel. Wyściskaj ją też, a co? Czy ty się w końcu... Czemu ty się nie załatwiłeś? Wstawaj, nie śpimy. Zazwyczaj sam to robię, ale coś widzę, że teraz nie bardzo chcę. Chodź tu. Ćwiczenia, kontakty, wszystkiego ci, to wiesz co? Może sobie chwilę potrenuj. Może sam się wysiusia, zobaczymy. Ty, dobra. Piszesz, super. Marcel? Marcel? Ty miałeś tutaj przyjść do swojej córci. Chyba, że ona śpi. Chodź. Wyściskaj ją. Małej dziewczynki! Urodziła Franceskę! Franceska. Co się stało? Dobrze, Melissa poprawiła umiejętność. Super. Pisz jeszcze. Jeszcze, moja droga. Pisanie... powieść. Nie, pisz jeszcze. Wyściskałeś? To możesz odłożyć. Jeszcze bym chciała, żeby Marta wyściskała. I wiecie co? Na koniec pójdziemy jeszcze zobaczyć do Krystyny i Mikołaja. Ich córce, bo myślę, że ona też tam ma te buty wstrętne, okropne. Co ja poprzestawiałam? Nie wiem, dobra, gdzie jest ten nasz konik tutaj? Kurde, czy ty nie możesz... O, w końcu! Całujecie się? Zobaczymy. No i super. Ty później przyjdziesz tutaj. Gdzie jest Moon? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Chodź. Uczucia. Poczekaj, nie biegaj tak szybko. Poklep po grzbiecie. Przytul. Później osiodłaj. Do skoków, myślę, i później troszeczkę sobie poćwiczycie. Koty, będziemy powoli kończyć, jeszcze tylko skoczymy do Mikołaja. Podrapiesz sobie, a później możesz iść spać. A ty? Ty właściwie to samo. Podrapiesz i pójdziesz spać. Ty, moja droga, piszesz bardzo dobrze. Pisz, pisz. Nie. Ty też grasz w kosza, dobra.
Myślę, że tutaj ich sobie jeszcze ogarnę i kolejny odcinek zaczniemy od tego, jak Moniska już pójdzie na studia, ale ja jeszcze bardzo bym chciała wybrać się z Majką, słuchajcie, do Mikołaja i Krystyny zobaczyć córeczkę. Okej, okay. Odwiedź. Boże, ty tak ubrana tu przyleciałaś, daj spokój. No, gdzie ty tam idziesz? Tutaj jest wejście od tej strony? Kurde, tak jest może przestawione. Nie. Biega tam Bigby. Nie Bigby. Tak, Bigby. Cześć, synku! Ja przyszłam zobaczyć wnuczkę. O nie, leży tu na podłodze, zobaczcie. O, i ona też ma. Ale ona, słuchajcie, może mieć takie włosy, bo... No myślę, że ona to jest wilkołakiem, co? Jak myślicie? Franceska. Wyściskaj, chodź. Pokaż się, kochanie. Też jesteś piękna. Zobaczcie. Śliczna. Maja, a ty się ubrałaś po prostu. Też zaraz zmienię te rękawiczki, ale wiecie co, to już zrobię sama. Daję jeszcze butelkę, moja droga. A wy tu nie macie łóżeczka? O nie, będę musiała tutaj wstawić łóżeczko. No nic, ale dobrze kochani, ja będę się z wami żegnać. Myślę, że już ten odcinek wyjdzie mi mega długi. Także co? Miłosz wziął ślub z Devi sami. Myślę, że całkiem fajnie. Krystynka urodziła tutaj córeczkę. Także super, Maja została babcią. Kurczę, chciałabym... Czemu nic z nią nie możesz zrobić? Wyściskaj. Także super. Maja i Marcel oczywiście. Mamy Martusię. Adoptowali Martę. Także myślę, że też fajnie. I tak jak mówię, kochani, kolejny odcinek zaczniemy od Majski. Zrobimy jeszcze raz ten test. Ja troszeczkę podniosę tu umiejętności. I wybierzemy się na studia i zaczniemy już grać Majską. Także dobrze, kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!